Cześć i czołem, ja nazywam się Karlika, to kolejny odcinek Zagrajmy Project Zomboid. Dzisiaj pojedziemy sobie do miejsca docelowego, w którym prawdopodobnie zamieszkamy. Zobaczymy w ogóle, jak to w ogóle będzie wyglądać w rzeczywistości. O, mapa swoją drogą. Mamy mgłę. Przez mgłę mimo wszystko całkiem sporo widać. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, jest tylko jakiś jeden zombiak. Mieliśmy ogarnąć ubrania, umyć je, ale coś mi to nie wyszło. Dobra, może na szybko je umyjemy gdzieś. Tylko potrzebujemy mydła do tego, a mydła nie mamy na pewno ze sobą. Zatem spróbujemy zrobić taki myk, że to mydło przeczytane, zielarstwo przeczytane, dobra. Czasopismo spawacz przeczytane. Inżynier nieprzeczytany. Dobra, to weźmiemy po prostu ze sobą. Spróbujemy znaleźć mydło. Albo po prostu czyste ubrania, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Czy my mieliśmy parasol? Nie pamiętam teraz. To nie jest zapełnione. O, bluza, spodnie. Dobra, weźmiemy te spodnie. Nasze wyrzucimy. Po prostu założymy jakieś czyste ubrania i tyle. Bez rękawnik. Bluzę sobie schowamy. Może niekoniecznie będziemy z niej korzystać teraz. O, coś takiego też możemy wziąć. Prześcieradło też. Woda koleńska, lustro, nie. Tutaj, no dobra, powiedzmy, takie rzeczy możemy zgarnąć. Dlaczego on tego nie chce chować? Co tu się dzieje w ogóle? Jakoś tak dziwnie z tego korzysta. Drożdże. Chipsy. Nasiona słonecznika, szczur, makaron. Możemy wziąć makaron, chociaż makaron dużo waży. Ale może na przykład starcza długo. Patelnia, o, patelnię weźmiemy już. Zapalniczka, zapałki, to wiadomo. Takie rzeczy zbieramy. Widelec tam nie jest potrzebny. Świeży ser. Dobra, weźmiemy, może sobie zjemy gdzieś po drodze. Zimny okład. Dobra, też. Rzodkiewki, zapalniczka, okej. To nadal jeszcze kwestia podkoszulka. Buty mamy brudne. On ma czyste. Buty po zombiaku. No tego jeszcze nie było. Czasopismo weźmiemy. No zapałki wiadomo. No tak, wszedłem trochę na pawę do tego domu. No dobra, zaryzykujemy. Chusteczka. Majtki. O, bezrękawnik, dobra, o to chodziło. Nawet dwa, to będziemy mieli taki zapasowy. Wyrzucamy ten. Włóż. Dobra. Idziemy stąd. Sprawdzę jeszcze ten samochód i te kosze. Lalka. Pusty kanister, worek na śmieci, dobra. O, miętówka. Dobra, weźmiemy miętówkę. A jak ten samochód zamknięty? A na ziemi nie leżą gdzieś kluczyki? Nie widzę, dobra. Jeszcze zobaczę sobie tutaj, może jakieś czasopismo będzie, które by nas zainteresowało, ale chyba nie. Spawacz 3, czasopismo. Dobra, idziemy do samochodu, a z samochodu już po prostu pojedziemy prosto pod ogromne przeciążenie. Słabo. O, chyba bieganie nam teraz podrośnie. Bardzo fajnie, pierwszy poziom. Powoli, powoli będziemy coraz szybciej biegać. Dobra, teraz tak.
Tu już do środka nie wrzucimy za dużo. A możemy wrzucić. Tutaj to wszystko walniemy. Na fotel. Dobra. What the fuck? What the fuck? Kluczyk, nasz kluczyk od samochodu, co się z nim stało? Nie myślę, że go tu wrzuciłem. Musimy to jakoś oznaczyć. No, gdzie ten klucz jest? W plecaku. Dobra, musimy to jakoś oznaczyć, ten klucz. Ulubione. Ale co to da? Takie ulubione to nie powinno być możliwości wyrzucenia ulubionego przedmiotu. Żeby on był zawsze. Dobra, będziemy powolno jechać. Ale generalnie tak, ja tutaj mam odpaloną mapę. My jesteśmy... Czekajcie, muszę to sobie ogarnąć. Dobra. Na razie droga jest dosyć prosta. Przez tą mgłę gra trochę ścina. Jakoś dziwnie chodzi. Dobra. Znaczy generalnie Zomboid nie należy do gier najlepiej zoptymalizowany. Teraz tak, mamy jechać. Czekajcie. Właściwie do końca. Kurczę, nie jesteśmy do pełna zatankowani. Jeżeli znajdziemy jakąś stację benzynową, to na pewno zatankujemy. Chyba będzie po drodze jakaś stacja benzynowa. Trzeba będzie trochę pewnie się postarać, żeby zatankować spokojnie. Ale ogarniemy to. Zaraz ja sobie przesunę. O, dobra. No tak nie jest mi najwygodniej. O Jezu! Dobra. No tak wiecie, patrzę na mapę, jak na GPS-a. Także można powiedzieć, że mam taki GPS zbudowany w samochodzie. Czy ja tędy przejadę? Może być problem. Dobra, 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 przejechałem. Na spokojnie, nigdzie tam się nie śpieszy, mamy cały dzień. Dopiero początek dnia. Światła działają. Tylne nam niepotrzebne. To nie ma znaczenia dla nas. Nic nie rozbiłem. Dobra, musimy jechać tak 60 na godzinę i będzie ok. I żebyśmy nie wpakowali się właśnie w taką... Tu jest chyba jakiś wóz policyjny. Ciekawe, jakim on jest w stanie. Tu się możemy przebić ładnie. Stacja benzynowa. Stacja benzynowa. Czekajcie, dojechaliśmy do tego punktu, czyli zaraz będzie stacja benzynowa i będziemy musieli też odbić w prawo. O, mgła zniknęła już. Żebyśmy nie przegięli. Nie za szybko. O, patrzcie, te zombiaki tak się pchają. Dobra, to jest chyba tutaj i tu będzie stacja benzynowa, bodajże tu jest, dobra. O, tu będziemy mogli sobie zatankować. O, teraz mamy siekierę w dłoni. O, zobaczcie. Jakby to... Nie wiem, od czego to zależy. Naszyjnik z pereł. Dobra. Pusta butelka. Takie rzeczy można by pobrać.
Ale zobaczcie, co się dzieje? Dlaczego on tego nie przerzuca od razu? O co chodzi? Dobra, to zapełnione jest. Możemy zatankować? Zatankuj benzynę. Tankuję. Idzie to w miarę sprawnie. Jesteśmy spragnieni, bo nasza woda... Dobra, to napełnimy tę butelkę. Właściwie moglibyśmy tak zrobić. Zjemy sobie ser. A właściwie to nawet nie musimy jeść tego. Wystarczy, że zjemy sobie arbuza. Dobra. Zamknięte, ale też nie do końca. Tutaj są fajne rzeczy. No chyba, że włączymy alarm, no to nie są fajne. Tak. No nic. Musimy stąd jechać. Nie będziemy ryzykować. Dobra, mamy jechać w tę stronę. Znaczy upewnię się na mapie, czy wszystko się zgadza. Tak, właściwie to już jesteśmy dosyć blisko. No i ostatnim razem, jak grałem, to okazało się, że mam tutaj moda. I gdy już jechałem tutaj, właśnie tu, to zaczęło się, pojawiło się jakieś miasto, którego normalnie nie ma na mapie. I się zastanawiałem, o co chodzi. To miasto było takie ładne w ogóle, zrobione. No właśnie, i nie było tego torowiska. Nie wiedziałem, że mam jechać przez torowisko. Nagle jest jakieś miasto. Dobra. Podobają mi się te tereny. Widzę mało zombiaków. Co się stało? No gas mi. Ciekawe, ciekawe. Dobra, generalnie to jest gdzieś... Muszę sobie przybliżyć, żeby nie pojechał za daleko. Jakiś charakterystyczny punkt musimy tutaj znaleźć. Jest taka zatoczka. Dobra. Taka zatoka ma być. Taka lekka zatoczka. Coś w ten deseń. Czekajcie. Nie, ale chyba blisko. To jest ta zatoczka. Taki duży plac. Dobra, tu moglibyśmy wysiąść. Ale kurde... Trzeba będzie wykarczować część lasu, żebyśmy mogli samochodem się dostać. Kurde, bo nie wiem, czy my tu możemy wyjechać. Spróbuję wyjechać tu samochodem, ale no nie wygląda mi to na to, żebym to mógł zrobić. No, no właśnie, tutaj jest już tak kiepsko. Jakbym dojechał do takiej drogi... Dobra, na razie zrobimy tak. Ja zgaszę silnik. Dobra. Coś w Zomboidzie zmienili chyba. Czy był jakiś mini patch? Która to jest wersja? Nie, nadal jest ta sama. Dobra, generalnie ja tylko chcę dojść do tego domu. Chcę go zobaczyć. Od drogi daleko nie jest, przynajmniej nie powinno być. Jest taki mały kawałek. Dobra, jest ta ścieżka. Okej. I zobaczcie, jest ta droga. Tylko niestety... Niestety samochodem się tu bym nie przebił, nie ma jak. Okej, jest taki domek jeden, tutaj widzicie. Taki zabity
dechami, można powiedzieć. Tu nic nie ma. Ale tu jak pójdziemy kawałek w lewo, obserwuję sobie jeszcze teraz tak mapę, jeszcze pójdę do dołu, tutaj mamy jezioro, z którego będziemy korzystać jako, wiecie, nasze źródło wody. Tu jest kościół, bardzo fajne, klimatyczne jakieś miejsce w ogóle. Kościół można by jakoś wykorzystać do czegoś. No to mamy jeszcze piętro w tym kościele, do którego nie ma dostępu. Możliwe, że to po prostu jest dwupiętrowe, ale jako tako nie ma, wiecie. Jest nawet jakiś mały cmentarz. A nasz właściwy dom jest chyba tutaj. Mamy drzwi albo tutaj. Nie, to jest chyba ten dom. Tak, to jest ten dom. Jak widać, nic tu praktycznie nie ma. Jest piec. Tak? I nic więcej. Więc wszystko. No, jest tylko ten stół, no ale no, nic jakby tutaj nie wnosi. Tu leży jakaś zwierzęca skóra. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, co to jest. Okej, będziemy mieli już otwarty dom. Nie ma tu zombiaków, więc mnie to cieszy. Tu jeszcze coś jest. Kibel? Nie. Co to jest? Nie ma bieżącej wody. No ale mamy zwykłą wodę. Mamy też jakąś taką... Nie wiem, co to jest. Jakaś stajnia mała. Więc to będzie nasz dom. Trzeba będzie wykarczować las po prostu, iść do góry, żeby zrobić drogę na pewno dla samochodu. To zdecydowanie musi być obowiązek. Nie wiem, czy tą drogę by nie zrobić na przykład tu bardziej od boku. Wykarczować część tego. No trochę by mi to zajęło, ja bym chyba to zrobił poza odcinkiem. Cieszy mnie to, że nie ma zombiaków. Ile mamy od... Ja sobie policzę. Ile mamy minut od... Ile sekund? Dobra, będziemy biegli tędy. Ile mamy do jeziorka? Niewiele. Około 10 sekund. Więc spoko. Jakby taki długi płot trzasnąć do tego jeziora. Takie naprawdę duże, solidne ogrodzenie walnąć. To by było coś. Tylko ogrodzenia nie można budować w poziomie. Tylko ono by musiało iść tak. Tak. Tu się pojawia właśnie problem z tym ogrodzeniem. No chyba, że zrobiliśmy... Jakoś tak. Cyk, przeciągnąć to. I tak po prostu tutaj takie dłuższe zrobić. Dobra, na razie to nie jest istotne, bo tu nie ma zombiaków, także nie będzie to problemem. No dobra, najgorsze jest to, że nie wjadę tu samochodem. Ile musimy się przebijać przez te krzaki, żeby dojść do drogi? A trochę tych drzew jest. No widzicie, nadal zbieractwa nie ma. Także nie wiem, o co chodzi. No trochę tych drzew jest, musielibyśmy się nieźle napocić, żeby to powycinać. No to sporo tego jest. Bardzo dużo. No ale jakby nam się to udało zrobić, właściwie nie jest to aż taki problem, można to robić na przyspieszeniu. Mielibyśmy też dużo od razu drewna. No więc nie wygląda to tak strasznie. Tylko ten
To siekierę byśmy stępili dosyć szybko. Co nam tu urosło? Konserwacja ostrza. Pić nam się chce teraz. Kurde, nie napełnimy tej butelki. Dobra, zjemy arbuza. No dałoby tu radę wyciąć. Tylko dużo jest takich małych drzewek. One gęsto rosną. Tu moglibyśmy kiedyś znak postawić, że na przykład tędy, żeby było wiadomo, że tutaj jest nasz dom. I to by było coś. Zrób zestaw ogniskowy. No dobra, tak czy siak będziemy wiedzieć, że to jest tutaj, bo jest tego pełno drewna, także... to musimy iść chyba tak. Że tak poszedłem mniej po skosie. No ale dobra, ja to bym zrobił poza odcinkiem któregoś dnia. Tu mógłbym na przykład powycinać test, żeby to po prostu niekoniecznie prosta droga mogła być, ale troszkę tak tutaj. No nie, tutaj jest na przykład mniej drzew do ścinania, więc to by było lepiej, żeby jechać. Tu bym jechał w dół, powiedzmy. No tak, bo tutaj jest mniej drzew do ścinania, więc to ma sens. Chociaż tutaj już się robi znowu gęsto. I gdzie ja wybiegnę? Tutaj. To obok mojego domu, okej. No i... podstawowa rzecz. Trzeba zrobić tutaj łóżko. Póki co mamy tak naprawdę zestaw chyba namiotowy, którego jeszcze nie mamy. Musimy go zrobić. No kurczak, trzeba go kurde zrobić. Właściwie to możemy zrobić taki myk. Moment. Cyk. Zestaw ogniskowy zrobimy. Przygotujemy miejsce na ognisko. Weźmiemy dwa bale drewna, tylko chyba nie mamy zapalniczki. Chyba, chociaż może mamy w plecaku. Chyba w plecaku mamy. Tak, dobra. Bez rękawnik. No nie, nie chcemy. Co by tutaj podrzeć? Ale wystarczy, że weźmiemy jakąś trawę czy coś. Jakieś gałęzie. Dobra, gałązki i zapalniczka. Rozpalamy i dorzucamy bale drewna. Tak, za dwa. No to tak faluje. Nie wiem, czy kiedyś falowały te wszystkie krzaki pod wpływem wiatru. Nie kojarzę. Dobra, wrzucimy sobie kurczaka tutaj. Czy mamy coś jeszcze z tym kurczakiem? Można by zrobić, tak patrzę, ale chyba nie. No kawa z kurczakiem to nie bardzo. Dobra. No zaraz się ściemni. Dobra, mamy tego kurczaka. Gasimy ogień. Dlaczego gasimy? No bo nie chcemy, żeby ten ogień przypadkiem się tutaj spanoszył. Teraz tak. Wrócimy sobie do drogi.
Plan jest taki. Trzeba zrobić zestaw namiotowy, no bo będziemy spać. Potrzebujemy, zaraz będzie noc. Jedzenie, picie mamy, także nie jest to jeszcze taki problem. Zresztą mamy w miarę blisko jakieś tam stacje benzynowe, więc to mamy jeszcze... Mamy jeszcze możliwości naprawdę wiele do plądrowania różnych miejsc. Dobra. A weźmiemy sobie taki balder... Albo nie, dobra, nie będziemy teraz tego wydźwigać, bo to nie ma sensu. Weźmiemy sobie po prostu... Potrzebujemy płachtę. Dobra, gdzie jest ten samochód? Dobra, to chyba jeszcze dalej. On jest zmęczony niestety przez to, że piłował to drewno. Znaczy, rąbał w sumie. Okej, dobra, jest samochód. Nie będziemy już spali w samochodzie. Jakieś zwierzęta, dobra. Teraz tak. Potrzebujemy. A śledzie do namiotu mamy. Cztery śledzie. I jedną płachtę. Ok. Potrzebujemy i również piłę. Piła. Ok. Zetniemy drzewo. Piłuj deski. Z deski zrobimy solidny kij. Nie wiem, ile tych solidnych kijów potrzebuję. Jeszcze jeden zrobimy. Dobra. Teraz tak. Zrób zestaw namiotowy. No, dwa kije potrzebowaliśmy. Dwa nam... Cztery śledzie i jedną płachtę, więc dobrze kojarzyłem, że dwa kije. Aha, on zrobił tych kików 14. A, nie ma to znaczenia. Dobra. Mamy zestaw namiotowy. No teraz... O, w sumie możemy podjechać samochodem. Nie musimy przecież teraz... Zaparkujemy profesjonalnie. Dobra, gasimy silnik. Nie ma arbuza. Bierzemy potrzebne rzeczy, czyli jakieś jedzenie. Jakąś latarkę, takie pierdoły. Zrobimy tak. To potrzebujemy, to też to weźmiemy. Bez rękawnik może zostać. Ok, to wrzucamy. To wyposażę jako dodatkowe. Siekierę w drugą do rękę. Zestaw namiotowy tutaj. Zapalniczka. Piłę też wrócimy z powrotem. Ten bezrękawnik też. Prześcieradła musimy zabrać na pewno. Okej. Okay. Ejej, czemu ty to odpaliłeś? Budzik. Nie, tylko wyleon tu nie budzi, nie działa. To weźmiemy, żeby czasem nie zaczął dzwonić. Chipsy, jakieś jedzenie, tak? Młot. Dobra, możemy wziąć już jako narzędzie. To w sumie możemy od razu też zasiać później, w następnym odcinku. To nie. No, trochę tam zapalniczek weźmiemy. Łopatę. Łopatkę ogrodniczą. Śrubokręt.
Jak tak patrzę, to chyba na razie wszystko. Muszę ewentualnie. No, jedną latarkę. Konewkę. No i może ze dwie baterie. Albo taką jedną solidną. Dobra. To wrzucimy do torby. Okej, mamy kluczyki, mamy. No to taki dłuższy niestety będzie odcinek, albo stety, pewnie dla was stety. Chciałem robić krótsze, ale cóż. Jak tylko dojdziemy sobie to do naszego miejsca zamieszkania, to już tam sobie skończymy odcinek. 21. Zdążymy się rozłożyć ze wszystkim tak naprawdę i pójść spać. Duże obciążenie. Tą latarkę możemy schować i tą konewkę. Dobra. W tym miejscu sobie skończymy, także trzymajcie się, mówił dla was Karlik, na razie, cześć.